dzisiaj jego trzecia walka z Dawidem Wysockim. Popatrzmy, jak ten bój będzie wyglądał. Brawo, brawo, brawo. Zaatakował od razu Wysocki mocnymi ciosami, ale Trypson nie ustępuje. Teraz wpadł bardzo mocno w tą gilotynę. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Dawid Wysocki zaciska nogi, ale próbuje uciekać. Uciekł już Trypson. Trybała podnosi teraz biodra i próbuje od razu uderzać. Atakuje tam gdzieś, szukając jakiejś możliwości poddania Trypsona. Dawid Wysocki broni się rozpaczliwie, ale teraz boczna pozycja Trypsona i za moment pewnie będzie chciał albo tutaj jakoś troszeczkę rywala porozbijać. Trzeba najpierw tę pozycję skontrolować. To chyba jest cecha charakterystyczna Trypsona, że on bardzo intensywnie zaczyna te walki, chce roznieść na kawałki swojego rywala. A jak widzimy, rywal też tutaj dał opór. Teraz pełen dosiad Trypsona. Jeśli ustabilizuje tą pozycję, może to być początek kotca Wysockiego. Zobaczmy, czy tak się rzeczywiście stanie. Bije bardzo mocno Trypson. Ależ te łokcie! Zaatakowały swojego przeciwnika i znów potężne uderzenia spadają na głowę Dawida Wysockiego. To ma być początek egzekucji. Czyżby tak się ta walka miała skończyć? Piotr Michalak już każe się bronić rywalowi, już każe tutaj używać wszystkich możliwych sił, żeby nie przyjmować tylko i wyłącznie tych potężnych ciosów, co grozi przerwaniem tego pojedynku. Piotr Michalak jest bliski, aby doprowadzić do przerwania tego boju, ale teraz na chwilę ustały te ataki Pawła Trypsona. Trybały, ale teraz jeszcze Wysocki, wykorzystując siatkę, próbuje uciec z tego położenia i znów bomby Trypsona na głowie Wysockiego. Ten schowany mocno za tą podwójną gardą Piotr Michalak ostrzega jeszcze raz. Za momencik może się okazać, że więcej ostrzeżeń już nie będzie. Bije cały czas bardzo mocno. I koniec!